Gry na wyłączność z Xboxa 360 kompletnie mnie ominęły. Niestety, konsoli nie posiadałem i kilka dobrych tytułów nigdy nie poznałem. Teraz, kiedy do mojej rodziny konsol dołączył Xbox One X, za sprawą wstecznej kompatybilności mam w końcu okazję do naprawy swoich błędów. Jednym z tytułów, których byłem zajebiście ciekaw, jest Alan Wake. Grę co prawda można było sprawdzić też na PC-cie, jednak z racji tego, że mój laptop nadaje się tylko do tarcia chrzanu, tej gry nigdy nie poznałem. Alan Wake to mieszanka thrillera, elementów horroru i gry akcji. Wcielamy się w pisarza, który ma jakieś problemy z łbem, od 2 lat nie napisał żadnej książki, żona boi się, że będzie musiała iść do roboty, więc zabiera męża na urlop. Ma nadzieję, że chłop poukłada sobie w głowie wszystkie sprawy, znajdzie natchnienie i wizja żony w temacie pracy odejdzie w pizdu, bo przecież mąż znowu zacznie trzepać hajs. Na miejscu jednak odpierdalają się cyrki. Żona znika, nasz bohater dostaje pierdolca i nie zostaje mu nic innego jak poradzić sobie z tym wszystkim samemu. Zewsząd atakują nas jakieś mroczne chuje ze światłowstrętem, a my próbujemy jakoś przeżyć. Najbardziej pokurwiony okres naszego życia. Tak przedstawia się opowieść w tej grze. Więcej nie zdradzę, bo jestem uczulony na spoilery. Powiem tylko, że fabuła godna jest poznania i pełna nawiązań do klasyków straszącej literatury. Gra to, jak wspomniałem wcześniej, mieszanka gatunków. Przez większość czasu łazimy po lasach, napierdalamy latarką po oczach wrogów i staramy się przeżyć. Co jakiś czas zdarzy nam się rozwiązać jakąś banalną zagadkę, czy przestawić jakieś gówno, żeby móc przejść dalej. Do tego dochodzą poziomy, w których mamy okazję pojeździć samochodem i zamiast strzelania radzimy sobie wtedy z przeciwnikami za pomocą świateł i mocy karoserii. Wrogowie to głównie wieśniaki z siekierami. Walka z nimi polega na świeceniu latarką po gałach i dobijaniu, gdy takiego zasrańca odpowiednio naświetlimy. Co jakiś czas napotkamy wieśniaka bardziej cwanego niż inni i ten, prócz nakurwiania nas po łbie, będzie potrafił jeszcze dodatkowo robić jakieś uniki. Klimat gry jest gęsty jak gluty z nosa bezdomnego. Gra, jak wspomniałem, pełna jest nawiązań do klasyków kina grozy, tudzież książek z podręki Kinga czy innych autorów straszydeł. Głównie poruszamy się po ciemnym lesie, szukamy źródeł światła, które robią tutaj za apteczki, walczymy i szukamy swojej zaginionej żony, która boi się pracy. Lokacje, mimo tego, że dość jednostajne, mogą się podobać. Opuszczone tartaki, domki w środku lasu, straszące samym swoim wyglądem. Wszystko ma swój klimat, wprawia w odpowiedni nastrój i pasuje do samej historii w grze. Wrogowie drą mordę, rzucają w nas siekierami, przy każdym spotkaniu z nimi czuć zaszczucie i to, że jesteśmy sami i mamy przejebane po całości. Gra ma już niemal 10 lat, jednak jeśli mam być szczery, nie widać jakoś tego za bardzo. Fakt, można zobaczyć, że to gra z poprzedniej generacji, ale nawet dzisiaj może się podobać. A to, że na mapach przeważnie jest ciemno, skutecznie maskuje oznaki starzenia się oprawy. Na uwagę zasługuje na pewno gra świateł, ta nawet dziś robi wrażenie, wszelkie cienie, rozbłyski, efekty, to nadal może się podobać. Jeśli mam się czepiać, to na pewno tego, że wrogowie są tępi jak misie koala. Prą na nas i mają wszystko w dupie, potrafią jedynie zasłaniać się łapami przed światłem i drzeć te swoje czarne mordy. Co do koali, to poczytajcie sobie, jakie to jest głupie stworzenie, jedynie żre i rucha. W sumie potrafi tyle samo, co wrogowie w grze, może nawet więcej. Mógłbym jeszcze skrytykować animacje, są dość pokraczne, jednak zważając na wiek gry, można to spokojnie wybaczyć. Same eksploracje i strzelanie jednak sprawia frajdę i grę przechodziłem z przyjemnością. To zresztą tytuł Remedy, autorów Maxa Payne'a, więc nie dziwi mnie to, że gra cholernie mi się spodobała. I oto cały Alan Wake. Gra z gęstym, mrocznym klimatem, mimo upływu lat nadal wciąga i momentami nawet straszy. Cieszę się, że w końcu miałem okazję ją ograć. Jak wspomniałem, gry na wyłączność na Xboxa z poprzedniej generacji mnie ominęły, jednak tytuł Remedy skutecznie zachęcił mnie do tego, żeby takie tytuły w końcu sprawdzić. Mówił do Was wulgarny gracz, oszczędzajcie baterie i miejcie oczy dookoła głowy.